Zobaczmy, bo jeszcze jest Adam Małysz. 143 metry potrzebuje Adam w tej chwili, żeby objąć prowadzenie. Czy będzie w stanie skoczyć tak daleko? Ale może tam gdzieś blisko. Także pięknie! Także powyżej 130 metrów zdecydowanie. No, ten gest Hanu Lepistu na zasadzie jest dobrze. 135 metrów. Adama Małysza. Kamil prowadzi, który będzie Adam. 135 metrów, 141 metrów Kamila Stocha. Teraz 135, Adam Małysz plus 4,2 punktu. Kamil Stoch plus 5,9, Adam Małysz. Pięknie, brawo. Mamy w tej chwili dwóch skoczków, którzy skaczą znakomicie, rewelacyjnie. Którzy są... I popatrzmy, Adam. Jest drugi! Jest drugi Adam Małysz w tej chwili, a więc dwóch Polaków na prowadzenie.